Hejka, tu Alice Art, witam w kolejnym filmiku i z okazji zbliżającego się nowego roku chciałabym Wam życzyć przede wszystkim jak najmniej artbloka, samych dobrych pomysłów na rysunki, no przede wszystkim czasu też na rysowanie, bo wiadomo jak to czasem bywa ze szkołą. I to chyba tyle słowem wstępu. Ogółem jeszcze raz wszystkiego dobrego. Więc na początek mamy takie szkice, to jest Poppy i Ponsonka... Shizune? Chyba przy znaczku nie zrobiłam czegoś. Serduszek bodajże. Ale wyglądały mi tak całkiem słodko. Tu też jakieś szkice. Znowu Poppy. Ćwiczenie anatomii dziewczyn, która mi nie idzie. No i dylaki. Swoją drogą na Wattpadzie jest rozdział z nimi. Taki króciutki one shot. Tu jest Leoś. No. Na poprawę humoru Shizu. Tutaj Nawar. Tak w ogóle trochę słabo widać te szkice, ale no, dziwnie się światło odbija. W każdym razie miało być to coś w stylu gore, ale w końcu go nie skończyłam, chociaż skrzydełka mi się podobają. No. Ale lubię sobie tak szkicować i nie kończę tych szkic. Tu jest Poppy. I w takiej czapeczce widać, że to było na karteczce od kolędy, jaką śpiewaliśmy na niemieckim. No, jakiś użytek z tej kartki jest jednak. Aki to na polskim. W ogóle ta ręka tutaj to jest ta prawa, bo te szkice się tak tutaj zlały w tym miejscu, że to widać tak dziwnie. Może tą kreskę trzeba byłoby zmazać, ale... I tu też Aki. Aki jest wszędzie. I wygląda tak słodko. Ta taśma z gwiazdkami jest brokatowa i idealnie pasuje do Akiego. No i taki. Podoba mi się w sumie. Może sobie go gdzieś przykleję. Tu też Aki. W dość ciekawym kolorze cery. Ale podobają mi się te ząbki. Bo sprawiłam sobie na święta takie dość cieniutkie cienkopisy. Znaczy w sumie cienkopis 005 i mogę sobie rysować ząbki jakiego. No. I uszy były cieniowane inaczej niż włosy, ale to musiałam coś przetestować, bo tak. Tu też jest jeszcze rysunek markerkami. To jest w ogóle Chris. I te markery tutaj mi się jakoś, nie wiem, zbuntowały, bo jakby ten kolor do skóry jest tutaj dużo ciemniejszy niż normalnie powinien, a te markery tak wcześniej nie robiły, także nie wiem, czy to było przez to, że ja miałam za blisko grzejnika. Teraz są sobie na biurku i w sumie już czegoś takiego nie ma, w sensie kolor jest jaśniejszy niż to i nie wiem, czy to właśnie było od temperatury, czy od czego. W każdym razie było niepokojące. A tu jest mat, taki ziemniaczek. Te włosy są brązowe, ale moje brązowe są takie ciemne, że wyglądają jak czarne. I kawa to zawsze dobry pomysł. Herbata w sumie też. O. A to jestem ja. W bluzie, w moich czarnych spodniach i niebieskich skarpetkach. Kolor oczu jest w sumie fajny i w ogóle podoba mi się ten rysunek, zwłaszcza włosy. Tak. I kolor oczu. No i magia taśmy malarskiej. Bardzo polecam. Tylko nie zrobiłam tam sobie okularów, oczywiście. A tu mamy jeszcze Poppy. Ta tasia malarska w ogóle lisek i teraz pilnuje. Dlatego nie ma go w kadrze. To mi się bardzo podoba. W ogóle lubię cieniować szarym. Bo tu mam zaraz jak cieniuję fioletowym, ale no. I wygląda całkiem słodko. W ogóle lubię rysować Poppy. Jest taka... Nie wiem, co w niej jest, że ją lubię rysować. O, tu jest Poppy. I właśnie ona jest tu cieniowana takim jasnym fioletowym. Nie wiem, czy tak na szybko teraz wylukam, gdzie jest ta kredka. Ale to jest jasny fioletowy i wygląda śmiesznie. Zwłaszcza tutaj skrzydła, bo Poppy jest jedynym moim takim kucykiem Pegazem, który ma tylko tą jakby trzeci rząd skrzydeł w kolorze, a ten drugi jest biały. A wszystkie inne, na przykład Nadia, tu mają jeszcze ciemniejszy kolor. No.
I tu mamy teraz coś, czego nie wkleiłam jeszcze do tego spisu postaci. To są inne ubranka ich po prostu. Tu jest Leosia, Ami, Lorenza, Krisa, Sakita. No to jest jakąś słodkie. Chciałabym taką bluzę. Oj, nie rzucaj kartkami. Kevlar Silvera. W ogóle nie jest jasnofioletowy. Tyler. Matt. Verbin. Ta bluza jest cudowna. Aki. I jeszcze Kevlarek Dylana. I strój Torina, którego dawno nie rysowałam. Strasznie mi się podoba. No. I jeszcze szkice z tych stroi, bo w ogóle oni mieli być... Mieli mieć po trzy, jeszcze mieli mieć tutaj bokserki, czy tam bieliznę. I to jest Tyler, Torino, tak Torino, bo jeszcze miał być zwykły strój, ale mi się nie chciało już go robić. Verbin, Ami, Chris, Matt, Lorenzo. No. Po prostu musiałam sobie zostawić te kilka szkic, bo mi się podobały. I teraz mamy już skończony szkicownik. Te rysunki tam sobie leżą. Gdzie tam my to. Ta zakładka. Więc tutaj mamy tak, szkic kucyka. Też kucyki to jest Nadia i Noa. Jeszcze ktoś może ich pamięta. Nie, dawno nie rysowałam swoich kucykowych ocków, ale zbyt je kocham, żeby je porzucić. I tu tekst piosenki Notice Me Senpai. I to idealnie pasuje dla Poppy. Tu też jeszcze nie ma na fioletowym i to wygląda trochę dziwnie. W sensie mi się nie podoba akurat, więc... Tam. Tak to, obróty. Tu Poppy, która śni o swoim crushu i przytula poduszkę. A to było inspirowane jednym takim meme. Nie pamiętam. A chyba Buddy po prostu. Ale mi się podobało i po prostu zapisałam ten tekst. I tam były takie fajne, takie kreseczki. Tutaj Tyler, który w ogóle nie wyszedł. W ogóle rysunki tutaj już pod koniec mi tak średnio wychodziły, bo ten szkicownik był ze mną prawie 4 miesiące. Tutaj Aki. Matuś. O, to mi się całkiem podoba, tylko to wygląda jak takie jakby kadry z mangi, to jest Mat i Verbin, ale serio, tak mi się to kojarzy z mangą, którą czytałam, ojej. A tu Katsumi, dużo Katsumiego. To w ogóle źle nic nie zrobiłam, ojej. Cii, to się wytnie. Oj. Tutaj taki jakby dylaki, bo Aki jak przystało na kotka, żąda uwagi. A Dylan opiera się o to, że miała być najpierw poduszka, ale stwierdziłam, że to będą poduszki pod jakąś kołdrą albo jakaś taka dziwna, duża poducha i no, tak 2 na 10, ale i tak mi się całkiem podoba. I on sobie czyta, a Aki jest niespełniony, bo nie chce mu nikt poświęcić uwagi. Biedny Aki. No. Tu mamy Chrisa i Ami. Ami nazywa go swoją małą księżniczką. Trochę dziwne relacje w związku, ale to całkiem urocze na swój sposób. Tu też Poppy. Leoś. I tam góry, to nie umiem tego przekręcić. Oj. Jest ten Lorenzo. Z chyba książką. Napisałam daty, ale na drugiej stronie jest już data. Aki jest Dylanem. I to w ogóle, ten rysunek byłby fajny, ale coś w nim nie wyszło. Nie wiem do końca co, ale coś w nim nie wyszło i tego to mój szkicownik umarł. W końcu. 4 miesiące to stanowczo za długo jak na taki szkicownik i nie mam go teraz gdzie odłożyć. O dobra, idź tam. No i jeszcze, żeby nie było, pokażę teraz obecny szkicownik, w którym bardzo dużo szkicuję i
Gdzie jest moja kartka? Szkicownik 10. I pierwsza strona mi się bardzo podoba. Tu jest Aki i Werbin. Po prostu można powiedzieć moje dwa koteły. Tu jest Lorenzo. I w ogóle najpierw mi się to nie podobało. Tutaj mi się wyczerpał prawie ten taki cienkopis. O, tu go mam w sumie. O taki, o. I potem gdzieś go rozpisywałam. Ale bawiłam się tu akwarelą. I potem moja paleta szła do mycia, bo pobrudziłam kolor żółty, biały, czerwony, chyba ten taki dziwny żółto-brązowy też, zielony i wszystkie kolory w ogóle były tak pobrudzone, że no. I wiecie co? Nigdy więcej nie będę mieć tej palety. Jeszcze sobie dostałam taką malutką, na której mieszałam inne kolory, więc jest fajnie, teraz ona schnie. O. No, tu rozpisywałam na tym ten nowy cienkopis, więc ten rysunek wyglądał spoko do momentu szkicu. A to jest Miki. Szkice trochę słabo widać, ale to przez światło. Nie wiem, czy jak zapalam, to coś zmieni. No to tak średnio, no. Tu jest Dylaki. Nie wiem, co dużo mówić, ja ich kocham. O, i tu jest Aki. Mój kochany. W ogóle ten taki srebrny obrys wyszedł dlatego, że zrobiłam mu spodenki. Wzięłam ciemniejszy szary, bo stwierdziłam, że będzie spoko, ale nie, on był za ciemny. I musiałam zrobić próbnik markerów, bo się zgubiłam. Tak samo dlatego tu jest taki ciemny czerwony, a nie ten jasny. No i tu też Aki z Dylankiem, który przyszedł po ciężkim dniu. A tam kucyki. Dylaki wersji kucyków. Tu jest Nadia. Kłaczek. Nadal ją tak bardzo lubię, ale nie wiem. A tu Poppy i Katsumi? A tu mamy Arona. Tak nie za dużo mówię o niektórych rysunkach, bo po prostu są zwykłe szkice. I, ale tu widać, że ten marker mi się wypisał. Tu. To mi się wypisał i wziąłem inny. No, przypominałam sobie anatomię kucyków trochę. Tutaj zielony tłuszcz. I to jest nawar. I dylaki. Oni mi się całkiem podobają. I nie mają tych swoich kurteczek, w których zawsze ich ubieram. To też mi się całkiem podoba. Chociaż nie kończyłam tego, bo na etapie szkicu mi się po prostu tak podobało, że nie chciałam tego zepsuć jeszcze. Aki w świątecznym stroju. Trochę po świętach, ale ci. I Chris, który już chleje przed Sylwestrem. No. I ma tę flaszkę, czy tam butelkę, nie wiem co tam może pić. Poppy. Ona mi się bardzo podoba. W ogóle ten szalik wyszedł trochę śmiesznie. I nie wiem, co dużo mówić po prostu. Tu chciałam sobie narysować kucyka w takiej pozie. Wyszło, że narysowałam Poppy. Oczywiście. I już chyba ostatni jest Chris. Chciałam narysować całą postać, ale mogłam go przesunąć jeszcze troszkę do góry, bo by się nie zmieścił. No, nie pytaj mnie. To jest weekend. No. Więc to było na tyle z rysunków. Dzięki za uwagę. Także jeszcze raz wszystkiego dobrego na nowy rok i do usłyszenia za bodajże 2 tygodnie. Pa, pa.